Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj nieskomplikowana gra, czyli idealna dla mojego małego rozumu, czyli Cursor Invisible. Gra o tym, że mamy na początku nasz kursor, który po 3 sekundach znika i musimy mniej więcej przeczuwać, w którym miejscu ekranu mamy nasz kursor i niszczyć talerze, które się na nim pojawiają i zrobić jak najwięcej punktów. I będzie to po prostu challenge, będzie to challenge dla was, będzie to challenge, zobaczymy kto... oczywiście macie chwalić się w komentarzach, zdobędzie jak najwięcej punktów lub przynajmniej więcej niż ja. Ja postaram zdobyć jak najlepszy wynik w paru tam próbach, żeby was długo nie nudzić, bo gra nie ma zbyt dużo możliwości, ale jeżeli będę pamiętał, podrzucę wam link w opisie i zobaczymy, kto będzie potrafił pobić mój wynik. Jak więc bez dużo gadania, muszę znaleźć myszkę od razu. Okej, myszkę mamy tutaj i klikamy start. I widzicie, 3 sekundy, za 3 sekundy znika nam... jak to nazywa, kursor i musimy mniej więcej predyktować, gdzie leci to nasze uderzenie myszki i zdobyć jak najwięcej punktów. Oczywiście na dole mamy czas, który nas pośpiesza do tego, aby, no wiecie, nie mierzyć 3 godziny w te talerze, tylko jak najszybciej to klikać. Kurna, jak mi dobrze idzie. Spróbowałem to zagrać raz, nie trafiłem. Spróbowałem zagrać to raz czy dwa razy, jak dostałem to od mojej widzki. Zawsze nie potrafię odmienić słowa widz na damską wersję. Wyszło mi tyle, bo 30 razy za pierwszym razem, 20 razy za drugim, więc to jest naprawdę dobry wynik. Okej, druga próba 73, na razie musimy zapamiętać, że to jest nasz najlepszy wynik. Znaczy, ja ogólnie będę próbował jak najszybciej to klikać, żeby dać do tego jakichś emocji, że nie robię jak najwolniej, jak najlepszego wyniku, tylko próbuję być jak najszybszy i jak najlepszy w tym, co robię. Boże jedyny, pierniczy mi się już mniej więcej, gdzie mam ten myszkę, jak się tak wszystko to pojawia, ale nie, jest dobrze. Mam mniej więcej, widzicie, już wyćwiczoną łapę jako gracz. Mniej więcej wiem, gdzie muszę machnąć, żeby poleciało w jakieś tam miejsce. Więc na pewno ta gra będzie trudniejsza dla osób, które są rzadziej przy komputerze, ale wierzę w was, że jesteście w stanie pobić moje wyniki. 126 punktów, ja pierdzielę. Jak? Przecież to było takie... O, jakbym tak włosa wyrwał, przystawił i to o takim... 130 punktów, no czyli praktycznie podwoiłem swój wynik. I teraz zrobimy kolejną próbę. Najpierw sobie napierniczyć te jakieś tam... A nie można napierniczyć na początku punktu. Myślałem, że jak jest widoczny kursor, to też zaliczają się punkty, ale nie. Tam można sobie po prostu wyćwiczyć mniej więcej czułość myszki, jak mniej więcej leci i potem się wciągnąć w trans. Nawet się nie skupiacie na tym mniej więcej, gdzie jest ta myszka, bo tu macie wyczucie. Wyczucie, idealne wyczucie i musicie klikać. Klikać! Jak najwięcej klikać! Jezus Maria. Talerze. Wyobraźcie sobie, że niszczycie sobie talerze własnej mamy i ona jeszcze tego nie wie, dlatego niszczycie sobie jak najwięcej, bo macie taką możliwość. Macie możliwość niszczenia jej talerzy, bo nie wiem, zepsuła wam Xboxa, PS4 czy komputer. Możecie się odegrać i tak całą porcelanę jej niszczycie. Jesteście sobie tak zadowoleni. Patrzcie, 150. No i popierniczy mi się, nie mam myszka, bo jest spojrzałem na wynik. 160 talerzy ogarniętych. Coś mi się wydaje, że po pewnym czasie zalicza się talerz za parę punktów, bo nie wierzę w to, że kliknąłem 160 razy w tak krótkim czasie. Okej, jeszcze dwie próby, zobaczymy, czy uda nam się pobić wynik 160 punktów. Dawajcie, lecimy sobie na spokojnie, tutaj z widoczną myszką i klikamy, lecimy. Naprawdę, pomiędzy dwa talerze, 24 punkty, dobra. A teraz próba piąta. Mamy 160 punktów, to jest po prostu dobry wynik. Robię jak na siebie będę potrafił klikać. Teraz muszę się skupić, przepraszam, będę miał taki full focus mode, zobaczymy ile razy będę mógł kliknąć bez zmisowania. Ale mi dobrze mi idzie, naprawdę. No i spierdziłem przed 58 punktach, ja zrobiłem wynik 160 talerzy. Powiedzmy 160 talerzy, wy macie teraz zamiar, nie zamiar, macie za zadanie pobić ten wynik. Gra nie jest wymagająca, każdy może zagrać, to ma po prostu dostęp do komputera, na telefonie to nie zadziała, potem na telefonie byłoby chyba trochę za łatwo klikać sobie po prostu w talerze i tyle. I poza tym to jest gra dość stara, więc pewnie nawet nie będzie można jej odpalić na telefonie, ale 160 talerzy. Taki wynik jest, który macie pobić w ciągu najbliższych dni, czy też godzin od wypuszczenia tego filmiku. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że w wyniku 160 za szybko nie pobijecie, a jak pobijecie, to... Na przykład minimalnie, czy w ogóle.
Najlepiej byłoby w ogóle, bo nie chcę być gównem, który nagrywa na YouTube'a i robi słabe wyniki. Jeszcze raz dziękuję za grę, którą mi podrzuciła Dominika. Nie, że dobrze pamiętam imię, tak, Dominika mi podrzuciła. Jedno z strzałowca, którego prosiłem dawno temu, a dopiero teraz mogłem go nagrać, bo miałem wcześniej zaplanowane filmy. I ja się z wami żegnam. Miłego poniedziałku, miłej reszty tygodnia. Chociaż pewnie się zobaczymy jeszcze w tym tygodniu nieraz. Nie zapomnijcie odwiedzać sklepu, który jest dla was stworzony. Nie zapomnijcie o tym, że za tydzień, w sobotę, niedzielę jest event w Łodzi, na który będzie można mnie można spotkać. Mistrzostwa Polski w grach oraz festiwal komiksu i gier na Atlas Arenie. Ja się z wami żegnam. Film na ten temat macie w przeszłości, wrzucony na kanał. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i siemanko, peace, ja!